Siemaneczko, w 99. części Let's Play Gothic 2 Nostalgic Edition. Odrobinkę sobie pograłem między odcinkami, troszeczkę wybiłem smoczych zębaczy, bo wróciłem się do Korinis, do miasta. I w zasadzie tylko to, że kupiłem lepszą broń. Tam ona ma chyba jakąś bojową pikę, która ma 150 obrażeń. Czy coś takiego, także na pewno jest dużo lepsze niż to, co miała, bo miała dobry kocur, czy miała coś jeszcze lepszego? Nie, chyba miała coś lepszego, tak, miała... Miała pikę bojową, no, a teraz ma coś lepszego, na 150 obrażeń, chyba... A jak ja powiedziałem, jak to się nazywa? Mniejsza, w każdym bądź razie kupiłem jej lepszą pikę. Sporo złota mam, bo sprzedałem troszeczkę stafu z ekwipunku. Zastanawiałem się też nad lepszym łukiem. Ale musiałbym zrobić dużo mikstur pod zręczność. Może kupię ten łuk pod 120 zręczności. No bo w sumie łucznikiem też jesteśmy, ale to jeszcze pomyślimy o tym. Chyba mam szpon do ulepszenia. Tak mi się wydaje. Kurde, jestem trochę rozczarowany. Mnóstwo tarcz do kupienia jest i to naprawdę zajebistych. Dlaczego nie ma broni, kurwa, do lewej ręki? Jakiejś lepszej, no come on. Już widziałem zajebistą broń pod zręczność, ale niestety dwuręczną. Także tyle. Dobra, na kim ja tu skończyłem? Aha, z tobą muszę chyba pogadać. On nawet nie wie, jak się trzyma. Pokaż mi, jak... Żebyś mógł zgarnąć... Dobra, niech będzie. Tak, jak mówisz. W porządku. To było wiadomo od dawna. Pokaż mi, jak należy polować. Trochę tego złota mamy. Poza tym udało mi się też chyba tam kogoś okraść, więc trochę wpadło tego. Zbieraj smoczą krew, pewnie. Nie można wierzyć we wszystko. Aby utoczyć smoczej krwi, znajdź odsłonięte miejsce na brzuchu i wbij tam nóż. Pokaż mi, jak należy polować. To naprawdę... Będziesz potrzebował dużo siły, aby wyrwać smocze łuski. Zapewniam cię jednak, że da się to zrobić. Widziałem, że Lutero ma do kupienia. Coś takiego. Pokaż mi. Nie mogę cię... Jedną łuskę. Kupiłem od Konstantino też, on miał dwa szczawie królewskie, także... Trochę jeszcze tych potek możemy narobić. Sporo tych punktów wydałem, nie spodziewałem się, że aż tyle będzie. Dobra, od ciebie coś mogę chcieć? To było wiadomo. Potrzeba. 50. Proszę, a teraz powiedz. Brakowało mi zmarki. Tak, naprawdę tak powiedział. Opowiedz mi więcej o smokach. Smoki różnią się między sobą. Niektóre z nich mogłyby pokryć cały świat warstwą lodu grubą na kilka stóp. Inne lubią mieszkać na bagnach lub w wulkanach. Okej. Nie wie, jak się trzyma miecz. Co może. Trochę złota tutaj zostawimy, ale też troszkę im zabraliśmy złota. Potrzebuję on tego nie widzi. Trzymaj, gnoju. A teraz wbrew jego woli. Wszystko jest możliwe. Opowiedz mi o Górniczej Dolinie. Górnicza Dolina Korinis słynie w całym kraju ze swojej magicznej rudy. Można ją znaleźć tylko w tych górach. Broń wykuta z takiej rudy jest praktycznie niezniszczalna. Można nią przeciąć nawet najtwardszy pancerz. Jeszcze parę tygodni temu całą dolinę otaczała magiczna bariera. Kto raz ją przekroczył, zostawał tam na cały... Okej. Wyciągniemy wszystkie informacje od niego, niech będzie. Niech będzie. A teraz... O kurwa, na... Sporo tego złota tu zostawimy. Opowiedz mi więcej. W ciągu paru ostatnich dni dolina bardzo się zmieniła. Co ty nie powiesz? Przybyli do niej orkowie, a wraz z nimi wszelkie możliwe potwory, jakie tylko można sobie wyobrazić. Podobno w okolicy przebywają jacyś myśliwi, jednak nie wiadomo nawet, czy jeszcze żyją. Wygląda to tak, jakby wszystkie stworzenia Beliara przybyły do tej jednej doliny. To było wiadomo od dawna. Potrzebuję... W sumie dużo zwierzyny się nie zrespiło w Korinis. Widziałem te smocze zębacze, widziałem, że jaszczury się pojawiło obok wieży Xardasa. Tak to chyba nic mi się więcej nie wrzuciło w oczy. Myślałem, że znowu pojawią się druga fala tych poszukiwaczy, ale nie spotkałem ani jednego. Nie szukałem zbyt dokładnie. Proszę, a teraz po... Opowiedz mi o zamku. Znajduje się praktycznie w samym środku Górniczej Doliny. Kiedy jeszcze dolina była wykorzystywana jako więzienie, lokalni baronowie kontrolowali stąd handel. Potrzebuję. Pięć. Kiepska sprawa. Proszę, a teraz.
Już się bałem, że o zamku dokładniej. Już bym się zdenerwował. Opowiedz mi, że o orkach. Wiesz. Orkowie pojawili się tutaj dopiero niedawno. Przynajmniej ci sprzed zamku. Dziwi mnie, jak dobrze są zorganizowani. Orkowie przeważnie atakują na oślep, niezależnie od okoliczności. Ci orkowie najwyraźniej próbują zyskać na czasie. Czekają na coś. Siła, więc nie mów mi takich rzeczy. Potrzebuję o tym i o tamtym. Proszę, a teraz powiedz. To było oczywiste. Opowiedz mi. Orkami dowodzą elitarni wojownicy. Są oni niezwykle silni i noszą bardzo mocne zbroje. Praktycznie nie można ich pokonać. Kiedyś widziałem, jak jeden z nich powalił ogromny dąb zaledwie jednym ciosem swojego topora. Nie mówię ci przecież. Przesadzasz. Przesadzasz. Potrzebuję 50. Proszę, a teraz powiedz. Na to nie wpadł. Wiesz co? Zwróć mi. Proszę bardzo. Dobra. Wiemy już od niego wszystko. No trochę się spłukałem ze złota, ale po coś to złoto jest, nie? Dobra, was chyba mam odhaczonych. Nie musisz mi tego mówić. Najpierw... Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Masz tu... A czego on mógł mnie nauczyć? Już mi to wleciało z głowy. Chyba dwuręczna broni kusznik, nie? Czuję się... Trzymam się od tego z daleka. A nie, jednoręczna też. No i parowanie tarczą, dobra. Trzymam się od tego z daleka. Oczywiście, nie znam w nocy więcej głupot. To już wiemy, dobra. Trochę mi się nic zapomniało, chociaż na nagrywałem niedawno. Okej. Okay. A ty co? Czekaj, co miałeś jeszcze tutaj za opcję? Gdyby to zależało od nas. Okej, okay, pogadajmy z naszym starym ziomem. Gornem. Ode mnie tego nie dostał. Gdyby to zależało. Muszę, o Jezu, myślałem, że się trochę odkuję na tobie, Gorn, ale widzę, że nie bardzo. Widzę, że przyłączyłeś się do łowców smoków. Poszedłem z Sylwiem do Górniczej Doliny, bo nikt nie zna okolicy lepiej ode mnie. Zresztą chciałem sam rozejrzeć się w sytuacji. Wiesz, co ci powiem? Coś tu się szykuje. Pierwszy raz widzę tylu orków naraz w jednym miejscu. Nie zdziwiłbym się, gdyby Garond i jego paladyni zostali do tej pory wybici do nogi. Nie wiem już, w co wierzyć. Co zamierzasz teraz robić? Tak, jakby no, najpierw pójdę z chłopakami do Górniczej Doliny, potem pewnie się stąd ulotnię. Muszę się dowiedzieć, co planują orkowie. To tylko plotki. No, okej. Okay. Do zobaczenia. Uważaj na... Ty też, stary... Wiarusie, ty też. Nie wiem. Dobra, kogo my mamy tutaj? Ej, tacy jak ty powinni uważać, gdzie łażą. Co chcesz przez to powiedzieć? A to, że tutejszy klimat niespecjalnie sprzyja zdrowiu. Tu się aż roi od orków i przeróżnych potworów. Co ty nie powiesz? Nie wspominając już o smokach. Potraktuj to jako przyjacielską radę i lepiej stąd zniknij. Sam tak było oczywiste. Ej, dobra, zaczniemy od przyjemności. Okej. Okay. Widziałeś już kiedyś smoka? Nie, ale te bestie nie mogą się wiecznie ukrywać. Byłem zupełnie sam. Gdyby to zależało. Czy to ty jesteś tutaj szefem? A czy wyglądam na szefa? Na pewno nie. Nie potrzebujemy żadnych zarozumiałych wypierdków, którzy mówiliby nam, co mamy robić. Kiedy Sylwio próbował odgrywać rolę szefa, bardzo szybko pokazaliśmy jemu i jego koleżkom, co na ten temat sądzimy. W końcu opuścili nasze towarzystwo. Mam nadzieję, że Sylwio skończył w zupie jakiegoś orka. Żadna wielka sprawa. Czy możesz mi powiedzieć coś, czego jeszcze bym nie wiedział? Mogę ci dać dobrą radę. I to w dodatku za darmo. Niepotrzebny nam tutaj mięczak, mdlejący po usłyszeniu najcichszego smoczego bąka. Idź do domu. To jest robota dla prawdziwych mężczyzn. Oczywiście. Oczywiście. A, więc chcesz zabijać smoki? Sam tak mądrala. Sądzisz, że to takie łatwe? Nie wiem. Pewnie myślisz, że taka bestia usiądzie sobie cichutko i zaczeka, aż obetniesz jej głowę. Zabijanie smoków wymaga ogromnego doświadczenia i zdolności planowania. Rozumiem. A jak dokładnie przebiega takie polowanie? Najpierw musimy znaleźć smoki.
Dopiero gdy wiemy, gdzie się znajdują, możemy zastanowić się nad najlepszymi metodami ataku. Oho, okej. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Nie może tak dalej być. Jak zamierzasz przejść tak, obok orków? Takimi szczegółami będziemy się zajmować później. No tak. Drobnostka. Ty pewnie nie potrafisz znaleźć nawet ślepej owcy. Co? Czy chcesz, żebym ci przyłożył w tę twoją kretyńską buźkę? On myśli, że to takie łatwe. Oj. Mnie i tak nie... Tak? Trochę się zawiesiłem, mój błąd. Nie, broń niech sobie zatrzyma. Kuszę może też. Myślałem, że ma coś bardziej wartościowego. Kurwa, no nie ma kompletnie nic przy sobie. Niech trzyma te rzeczy. Naprawdę w to wierzysz? Ale spodziewałem się, że ciężej z nim będzie, nie? Bo on ma chyba już ten średni pancerz łowcy. Ten taki już... Jeszcze zobaczymy. Tak, tak, dobra, weź broń, gościu. Chcesz się jeszcze raz ze mną? Żadna tajemnica. Myślałem, że coś się zmieni w jego podejściu, ale widzę, że niekoniecznie. Okej. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. To idziemy dalej. Mamy tu komitet powitalny odhaczony. Zobaczymy, co się zmieniło w Górniczej Dolinie od naszego ostatniego pobytu tutaj. Powiem wam, że nie czuję się na razie na siłach, żeby iść na smoki. Chociaż teoretycznie mógłbym już iść w tym kierunku, ale no nie, nie, nie. Zastanawiam się, w co będziemy inwestować. Kurde. Poszedłbym w kierunku teraz w kierunku zamku, ale później w kierunku świątyni śniącego, bo tam podobno jest jakaś fajna broń. Znaczy, wszystkich nie wybiłem, to fakt, ale nieźle tam przetrzebiłem towarzystwo. Którą mamy godzinę? O, to się też od razu przekimamy tutaj. Mógłbym tutaj... w sumie się nauczyć, znaczy zrobić eliksiry. Nie, 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 dziękuję. Ale na razie nie, mimo że między odcinkami zrobię jakiś eliksir. Uuu, właśnie na niego liczyłem. Kor Angar. Po cichu. Że tutaj się ktoś pojawi nowy i właśnie chodziło mi o niego. Między innymi, bo jeszcze może coś tam się zmieni. Dobrze, że przyszedłeś. Mamy tu istne piekło. Coraz więcej z nas zaczyna się poważnie obawiać, czy uda nam się wyjść z tego całego. No i słusznie. Czy nie jest was tutaj dwóch na straży? Już nie. Sengrad stał tutaj na blankach, gdy nagle zasnął. Gdy to się stało, jego kusza spadła na dół. Widzieliśmy, jak jeden z orków ją złapał i zniknął w ciemnościach. Wtedy Sengrad obudził się i pobiegł w noc w stronę orkowskiej palisady. Od tamtej pory go nie widziano. Ciekawe, co się z nim stało. Chroni nas i nosie. No trochę spodziewałem się więcej rozwagi po doświadczonym paladynie, no ale dobra. Niech i tak będzie. Masz jakieś... Jedyna godna uwagi informacja to fakt, że zmierzają tu łowcy smoków. O, tam też jest jakiś łowca smoków, nie zauważyłem go. Ciekawe kto tam stoi. Pokaż, co masz na sprzedaż. Wątpię, żeby Sylwio tutaj był, czyli tam jakiś jego przydupas. No i nie ma broni, kurde. Takiej, co by mnie interesowała. Masa tarcz, kurwa, co? Drugi handlarz ma całą kolekcję tarcz. Łuk dębowy. Fajny, fajny, ale no nie, nie, nie. A masz coś, jakiś inny łuk? A, to jest pod siłę, no to też. Tym bardziej, nie? Amulet magicznego pancerza. No całkiem nie głupi amulecik. Dobra. Nauka walki, okej. Masz strasznie zmartwioną minę. Niech to diabli. Mówię ci, że musisz być czujny jak jastrząb. Wystarczy, że odwrócisz się na moment i wszystkie twoje rzeczy znikają. Przeklęte bydlaki. Hmm.
Ktoś cię okradł? Nie, podrzucili mi do kieszeni 20 sztuk złota. Oczywiście, że coś ukradli, idioto. Spokojnie. Niech tylko dorwę te świnie. Naprawdę w to wierzysz? Ale o kim mowa? O was, obdartych łowcach smoków oczywiście, a o kim innym? No tak. Musisz uważać, mówię ci. Chociaż mi się zdarza tu i ówdzie zapuścić żurawia, ale no bez przesady. A więc co straciłeś? Nowe zadanka, spoko. Ze wszystkimi oszczędnościami. A teraz jej nie ma. Znajdzie się gdzieś. Niech no tylko go dorwę. Dobra. Nie panikuj, ogarnę to. Prędzej czy później. Reton, dobra, z tobą pogadamy. No tak, zrobimy sejwik i pogadamy, pewnie. Taka jest bowiem. No zapomniałem, że tutaj też będą łowcy smoków. Kojarzył mi się Koranger, ale o łowcach zapomniałem. To ogólnie ich sporo jest. W ogóle dużo osób przyszło, nie wiem skąd się pojawili. Szkoda, że to nie jest bardziej wyjaśnione. Trudno mi w to uwierzyć. Pięknie. A propos kradzieży, jeśli chodzi o łowców smoków. Co tutaj robisz? Przygotowuję się do walki. A co innego mogę robić? Sam by na to nie wpadł. Oddzieliłeś się od swojej grupy? Mojej grupy? Nie należę do żadnej grupy. Kolekcjonuję trofea. Jeśli wrócę do domu bez trofeum, cała wyprawa na nic. Jak widzisz, nie mam się kim wyręczyć. Sam tego nie widzi, to nie mogę mu pomóc. Nikogo się nie boisz? Co? Kogo? Sylwia? Twój szef naprawdę myśli, że przyjdzie tu i urządzi masakrę, he? Przecież on wiedział. Nie pracuje dla Sylwia, tylko dla siebie. O, w takim razie zapomnij, że coś mówiłem. Widziałeś tych żałosnych typków, którzy się za nim włóczą? Sylwio powinien się cieszyć, jeśli uda mu się ujść stąd z życiem. Nie potrzebuję jeszcze więcej. Chyba go nie lubisz, co? Co masz na myśli, mówiąc nie lubisz? Nie jest to znajomość, z której byłbym jakoś szczególnie dumny. Sylwio nie ma przyjaciół. Jedynie popleczników pełznących za nim krok w krok. To nie dla mnie. Ja pracuję sam. Okej, szanuję. Zrobiłbym to inaczej. Gdzie jest teraz Sylwio? Tutejsi paladyni wspominali coś o lodowym smoku na zachodzie. Mówi się, że jest największy i najgroźniejszy z tych wszystkich bestii. Powinieneś był widzieć błysk w oczach Sylwia, kiedy się o tym dowiedział. Można więc chyba odgadnąć, dokąd polazł. No tak. Sylwio był tutaj? W zamku? Tak, był tutaj. Jednak tylko przez chwilę. Porozmawiał z kilkoma osobami i wyruszył dalej. Okej. Czy paladynów nie denerwuje twoja obecność? Niby dlaczego? Paladyni mają większe problemy. Większość z nich cieszy się, że jeszcze żyje. Morale chłopców szybko się pogarsza. Niedługo całkowicie się załamią. Popatrz tylko na te ich ostrza, z którymi wybierają się do bitwy. Każdy rozsądny wojak dawno by uciekł. Czy mógłbyś mi pomóc ulepszyć broń? Ulepszyć? Lepiej kup sobie coś nowego i czym prędzej pozbądź się tego swojego rupiecia. Może miałbym coś dla ciebie. Zainteresowany? Pewnie. Tak dalej nie może. Co może? Wydaje mi się, że mam. Trochę broni masz. O, ja mam taki właśnie kostur dla Tory. Znaczy kupiłem, no dokładnie taki. To w sumie nigdzie nie musiałem iść, bo i tak bym go kupił tutaj, o dziwo. Cordelas, tylko że to jest broń dwuręczna. Tą broń, o tej broni też wspominałem. Naprawdę w to wierzysz? O proszę. Nie wiem, czy może stok 140. Zasięg 100, szabla, premia do walki bronią plus 6. Skąd ty to masz? Znowu mnie kusi, żeby porzucić szpon Beliara, ale chyba tego nie zrobię, kurde. Bo jak wejdzie ten piorunek, no to wiecie, co się dzieje. Inkwizytor. Kurwa, szkoda, że nie masz nic pod lewą rękę, naprawdę. Z kim chcesz walczyć? Pomyślałem sobie, że odwiedzę kilku paladynów i skopię im ich tłuste tyłki. Nie dureń. Jeszcze ze smokami oczywiście. A ty myślałeś, że z kim? Widzisz, już mi lepiej. Widziałeś już jakiegoś smoka? Tak, nie. Nim wyruszę na polowanie, muszę dobrze naostrzyć broń. No dobra, to ostrz dalej swoją broń.
Ja tu idę pogadać z resztą chłopaków. Robiłbym to inaczej. Poproszę. Jego czyny były sprawiedliwe. Przyjście tutaj było bardzo głupim pomysłem. Myślałem, że coś tu zdobędę. Ale w okolicy nie ma nic prócz paru aroganckich paladynów oraz orków. O tym nie wiedziałeś. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Inos oświeca wszystkich tych, którzy widzą. Co w ogóle stało się w zamku? Nic, o czym bym słyszał. Oczywiście martwi mnie to, co stało się poza zamkiem. Co w ogóle? Nic, o czym by... ze swoich grzechów. Skąd pochodzisz? Dołączyłem do paru ludzi z gór. Ruszyliśmy do doliny, aby zbić fortunę, polując na smoki. Ich przywódca zwał się Sylwio. Chłopie, co to był za muł? Traktował mnie, jakbym był jego własnością. Widzę, że nikt tutaj go nie lubi. I słusznie, i słusznie. Zapomniałeś o smokach. Jak mógłbym zapomnieć? Powiem ci coś. Jestem kowalem, nie wojownikiem. To super, że tutaj przyszedłeś. Wyrabiam broń. Walkę zostawiam innym. Wobec tego, dlaczego nie stoisz za kowadłem? Paladyni nie wpuszczą mnie do kuźni. Nie mogę nic zrobić, chyba że chcę skończyć w lochu. Co za idioci. Doszło do mnie to. Co będę miał z tego, że ci pomogę? Nic nie mam. Co najwyżej będę mógł cię czegoś nauczyć. Dobra. Znam metodę, dzięki której ostrza z magicznej rudy są jeszcze mocniejsze. Spróbuję ci pomóc. Jak tego dokonasz? Parsival rozkazał nas pilnować. Nikt nie odważy się tego zlekceważyć. Zrobię, co w mojej mocy. No. Nie sądzę, żeby zechciał cię wysłuchać. Aj, nie panikuj. Jestem tutaj już troszeczkę znany. Ale to zrobimy w przyszłym odcinku. Ale się pogoda skiepściła. A na dzisiaj to tyle, także trzymajcie się i na razie.